nami dyrektor sportowy Suwalskich Wigier, jeden z najmłodszych, jeśli chodzi o szczebel centralny, Mateusz Mazur. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. No i trener. Także chyba mogę powiedzieć, jeden z najmłodszych trenerów na szczeblu centralnym, jeśli chodzi o futbol w Polsce, pan Grzegorz Szymakry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No to może zaczniemy od pana dyrektora. Panie dyrektorze, jakie zmiany w Suwalskich Wigrach, do jakich zmian doszło zimą, jak się zmienił ten zespół, jak się zmieniła jego kadra? Witam Państwa jeszcze raz. Na pewno zmian było dużo. To okienko transferowe i cały okres przygotowawczy to taki czas dość intensywnej pracy. Myślę, że na samym początku gdzieś tam dla naszych kibiców te zmiany mogły wydawać się nawet niepokojące, bo odeszło od nas naprawdę sporo piłkarzy. Natomiast to wszystko było planowane, tak? W taki sposób to po prostu widzieliśmy, że te zmiany są dla naszej drużyny potrzebne i takie zmiany potrzebujemy wykonać. I od samego początku działaliśmy, żeby w miejsce tych piłkarzy, którzy od nas odeszli, przyszli inni zawodnicy, którzy wniosą do tego zespołu sporo jakości i ta rywalizacja na każdej pozycji będzie naprawdę, naprawdę duża. Cieszę się, bo na dzień przed rozpoczęciem rozgrywek, na dzień przed pierwszym meczem ligowym z Sokołem Ostróda uważam, że udało nam się tego dokonać, że ta kadra jest naprawdę wyrównana, ta kadra jest naprawdę mocna i jakościowo, pod kątem jakości piłkarskiej uważam, że jest to kadra mocniejsza niż w rundzie jesiennej. Przyszło do nas 7 nowych zawodników. Są to zawodnicy tak naprawdę z każdej formacji. Są wśród nich i młodzieżowcy, i piłkarze doświadczeni, piłkarze z zagranicy. Takim gdzieś tam 8 naszym wzmocnieniem, powiedzmy, jest przedłużenie wypożyczenia Kacpra Michalskiego, który miesiąc spędził w ekstraklasowym Górniku Zabrze. Udało się to wypożyczenie przedłużyć. Kacper do nas wrócił. Za takie 9 wzmocnienie z kolei uważamy włączenie do kadry pierwszego zespołu kolejnego wychowanka, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony, że kolejny wychowanek został włączony do szerokiej kadry pierwszego zespołu. Jest nim Łukasz Kubrak, który też fajnie wkomponował się zespół, strzelił 2 bramki w sparingach. Wiadomo, że przed nim jest jeszcze dużo pracy, ale myślę, że sam fakt, że rusza dzisiaj z nami na jutrzejszy bój do Ostródy jest na pewno czymś fajnym, że kolejny wychowanek w tej kadrze pierwszego zespołu będzie. Panie trenerze, a pan jest zadowolony z tego stanu posiadania? Gdzieś tam przeglądając te portale piłkarskie, przeczytałem często taki komentarz: nic dziwnego, że Wigry wygrywają mecze kontrolne, gdy mają w składzie 2 Lewandowskich. Tak, jak najbardziej jestem zadowolony z tego względu, że na pewno zwiększyła się konkurencja w zespole. Nie mamy jakichś takich zawodników, którzy może wyrastają ponad zespół i są gwiazdami tego zespołu, ale tak naprawdę udało się zbudować praktycznie 2 jedenastki i zawodnicy, którzy zasiądą na ławce w Ostródzie, tak naprawdę mogą grać z powodzeniem w podstawowym składzie. Ta konkurencja naprawdę jest duża i nie jest łatwo u nas grać w podstawowym składzie, nie jest łatwo utrzymać to miejsce w składzie, a o to przede wszystkim nam chodziło, żeby budując tą kadrę mieć do dyspozycji zawodników, którzy z powodzeniem mogą brać udział od początku meczu w rozgrywkach, a nie tylko obracać się wokół 13 czy 12 piłkarzy. Dodatkowo do tych wzmocnień, takich, których wspominał dyrektor, ja bym dołożył jeszcze zawodników kontuzjowanych, bo przychodząc tutaj niestety nie mogłem korzystać czy z Elso Brito, czy z Mateusza Sowińskiego, który był kontuzjowany. Michał Żebrakowski jeszcze wracał do formy po długiej kontuzji. Teraz tak naprawdę po tym okresie przygotowawczym na szczęście udało nam się uniknąć poważnych kontuzji. Mamy tak naprawdę 95% stanu zawodników zdrowych, gotowych do meczu, a te kontuzje, które są na szczęście krótkoterminowe i myślę, że już od przyszłego tygodnia praktycznie kadra w całości będzie trenowała razem, więc dużo optymizmu przed tym startem. Dużo sparingów, panie trenerze, rozegraliście tej zimy. One może nie zawsze wyniki tych spotkań są jakieś wymierne, oddają jakby realną moc, dyspozycję zespołu. No ale trzeba powiedzieć, że wygraliście z mistrzem Litwy, wicemistrzem Litwy, wygraliście z Legią Warszawa, w składzie której pojawili się gracze z ekstraklasy. Z drugiej strony przegraliście z Legionowią trzecioligową i tylko remis z rezerwami Legionii. O czym to wszystko może świadczyć? Przede wszystkim sparing partnerzy byli tak dobierani, żeby mierzyć się z zespołami
dobrymi, żeby nie jeździć bardzo dalekich odległości na te sparingi. I też tylko jeden sparing został rozegrany w Suwałkach, bo wiemy jaki drużyna miała problem wcześniej, jeśli chodzi o te mecze wyjazdowe, i też adaptacja do wyjazdów, do innych boisk była ważna. Same wyniki sparingu wiele nie znaczą, z tego względu, że no niestety nikt nam punktów nie dopisze za wygrany sparing, nawet z mistrzem Litwy czy z mistrzem Polski. Jednak jest to ważne chociażby z tego względu, że zespół z meczu na mecz budował taką pewność siebie, budował tą sferę mentalną na wysokim poziomie, bo kiedy zespół widzi, że pewne sposoby czy budowania akcji, czy finalizacji, czy sposoby na grę obronną, które trenujemy, przynoszą efekty już w najbliższych meczach, to łatwiej wtedy podążać tą drogą i łatwiej zawodnikowi uwierzyć w to, co proponuje sztab, w to, w jaki sposób pracują na co dzień, kiedy te wyniki przychodzą. Oczywiście sparingi to trochę ja bym porównał do tego, jak jest w szkole, tak? To jak się ktoś uczy do egzaminu, jest mu łatwiej ten egzamin napisać, tak? Ale trzeba się uczyć w ten sposób, żeby zdać egzamin, a nie tylko dla samej nauki, więc ta nauka za nami, a egzamin już jutro. Panie dyrektorze, pora się określić. Jasno określić cel, jaki przed wami stoi. No, jeśli chodzi o cel, to myślę, że nie jest to żadna tajemnica, że bardzo mocno chcielibyśmy skończyć ten sezon na miejscu premiującym grę w barażach o awans do pierwszej ligi. A w barażach zobaczymy, tak? Myślę, że zeszły sezon pokazał, że można w tej drugiej lidze nawet zająć ostatnie miejsce barażowe, czyli szóste. Tak jak zrobiła to Skra Częstochowa, i dzisiaj z powodzeniem występuje na zapleczu Ekstraklasy. Także naszym marzeniem na pewno byłoby zająć te miejsce barażowe i do samego końca walczyć o awans do pierwszej ligi. I myślę, że postaramy się to zrobić, jeżeli chodzi o kwestie sportowe, to ja w ten zespół naprawdę wierzę i wierzę w to, że stać nas na to, żeby na tym miejscu barażowym skończyć. Niebywała rzecz, jeśli chodzi o jesienne występy w Wigier, panie trenerze, trudno znaleźć inną drużynę, która u siebie wygrała prawie wszystko, 8 wygranych spotkań, 1 remis, 1 porażka, a na wyjazdach żadnej wygranej. Zaczynacie jutro od wyjazdów. Będzie przełamanie? Tak, głęboko w to wierzę. Ja dużo czasu poświęciłem analizie, też rozmawiając ze sztabem, rozmawiając tutaj właśnie z dyrektorem, z osobami, które dłużej pracowały tutaj od początku poprzedniej rundy nad przyczynami też tych wyników. Mamy swój pomysł teraz też na prowadzenie tej gry na wyjeździe i tak jak dyrektor wspomniał, odnośnie naszego celu, żeby znaleźć się w miejscu barażowym, no to na pewno to punktowanie na wyjeździe jest kluczowe. Państwa pytania są najważniejsze tak naprawdę. Prosimy Was. Czy ustalił już Pan, kto będzie pierwszym bramkarzem? Pan Zoch, czy rywalizacja nadal trwa? Tak, tu mogę powiedzieć, że Hieronim Zoch jest pierwszym bramkarzem. Michał Kot na pewno tutaj też wzmocnił konkurencję. Jest jeszcze Piotrek Słowikowski, który na ten moment jest kontuzjowany. Michał dołączył dopiero niedawno do nas. Kirek też tutaj miał silną pozycję i na ten moment tak wygląda hierarchia, że Kirek jest pierwszym bramkarzem. A grać będziemy trzema obrońcami, czy może czterema? Będziemy grać zarówno trzema, jak i czterema. Będzie to zależało od naszej dyspozycji, od przeciwnika, od wielu aspektów. W sparingach graliśmy zarówno z trójką środkowych obrońców, jak i z czwórką, więc jakby drużyna jest przygotowana na obydwa warianty. Co się o jutrzejszym rywalu? Tam jeszcze więcej zmian w Sokolewskiej doszło niż u nas. Ciężko było ich chyba rozpracować, co oni mogą pokazać jutro. Ciężko przewidywać. My oczywiście przygotowywaliśmy się do rywala, jednak tak naprawdę w takim meczu my jesteśmy kluczowi, bo to jak zagra rywal w dużym mierze zależy od nas. Jeśli my będziemy dobrze grali, będziemy w stanie narzucić swoje wartości gry, to wtedy my możemy ten mecz zdominować i po prostu rywal musi się dostosować do nas. Oczywiście wiele zmian, spodziewamy się tutaj zespołu, który będzie dobrze zorganizowany, który będzie waleczny. Wiemy, jak Sokół Ostróda zaczynał tą poprzednią rundę, a jak ją kończył i te wyniki uległy poprawie i byli w stanie sprawić kilka niespodzianek, chociażby wygraną w Kaliszu. Więc mimo miejsca w tabeli my spodziewamy się bardzo trudnego meczu. Ten początek to też zawsze jest niewiadoma. Nie wiemy, w jakim stanie będzie chociażby Murawa w Ostródzie,
ale jakby to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Tak? My możemy się skoncentrować na sobie i na tym, na sposobie, w jakim my będziemy prowadzić grę. Czyli ta chęć dominacji to będzie to, co odróżniać będzie od gry, którą prezentowaliśmy na wyjazdach jesienią? Może nie dominacji, nie chciałbym tego aż tak określać, bo dominować to może jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, tak? Dominować to może Manchester City w Anglii. My chcielibyśmy po prostu być w stanie narzucić swoje wartości, jeśli chodzi o atak, jeśli chodzi przede wszystkim też o stałe fragmenty gry, o przejście do ataku. Chciałbym, żeby ta drużyna była po prostu konkretna, żeby to nie była drużyna, która gra wszerz, która tylko się broni i liczy na jedną kontrę w meczu, ale zdominować w tej lidze na pewno nie jest łatwo przeciwników, bo przeciwnicy są klasowi. Tak jak dyrektor wspominał na temat walki o miejsce barażowe, tak naprawdę połowa ligi ma ochotę na te baraże, gdzie czytamy, większość zespołów się jeszcze wzmacniała zimą, więc zdominować nie będzie łatwo, ale chciałbym, żebyśmy byli konkretni w naszej grze. Dosyć ważne jest, jak się rozpoczyna. Czy ma Pan na Ostrudę już taki optymalny skład, czy jeszcze czeka Pan na zawodników kontuzjowanych, czy nie w pełni dyspozycji? Mamy ten skład naprawdę wyrównany i nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy ten skład, który wyjdzie w Ostrudzie, on już wyjdzie na Rzeszów, nie mówiąc o kolejnych meczach, czy o tym, jak my skończymy rundę. Ta kadra nasza stała się tak wyrównana, że równie dobrze my możemy wygrać w Ostrudzie, dokonać dwóch zmian i życzyłbym sobie tego, że bardzo dobrze zagrać ze Stalą Rzeszów i również wygrać. Więc tak naprawdę ten skład będzie ustalany z tygodnia na tydzień i nie będzie czegoś takiego. Myślę, że tak naprawdę drużyna, która wyjdzie w Ostrudzie, będzie miała zagwarantowane miejsce w 11 każdy zawodników. A już skład jest zamknięty? Czy może ktoś będzie chciał jeszcze przyjść, czy nie? No, myślę, że kadra na ten moment jest zamknięta. Uważam, że jest ona naprawdę, naprawdę mocna. Jest zamknięta z dwóch powodów. Tak? Jeden powód to na pewno jest budżetowy, bo gdzieś tam wiadomo, że klub ma określony budżet na te wzmocnienia, kontrakty i jakby to jest jeden z powodów. Natomiast drugi powód jest taki, że uważam, że tutaj już liczebnie i sportowo jest na tyle dobrze, że tak naprawdę nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych jednostek do pomocy w rundzie piosennej. A wracając do transferów, czegoś żal? Czy był jakiś zawodnik, który już go mieliśmy, a z jakichś tam względów, nie wiem, że to Suwałki, albo że zabrakło trochę pieniędzy do nas? Na pewno byli tacy zawodnicy i gdzieś tam nie każdego piłkarza, którego chcieliśmy, udało nam się sprowadzić. Była nawet historia, że jeden zawodnik miał już wsiadać do samolotu i w ostatniej chwili dostał telefon z innego klubu i zdecydował się na współpracę z innym klubem. Natomiast ja mimo wszystko jestem z tego okienka transferowego naprawdę zadowolony, bo uważam, że udało nam się sprowadzić jakościowych piłkarzy, udało uzupełnić nam się nasze braki, o których dużo rozmawialiśmy ze sztabem szkoleniowym jeszcze przed rozpoczęciem tych przygotowań. Także mimo wszystko, mimo nawet tych piłkarzy, których nie udało nam się ściągnąć, bo oczywiście tacy byli, to uważam, że to okienko było naprawdę pozytywne. I też co ważne, tylko bym dodał, że przyszli do nas zawodnicy, którzy naprawdę chcieli tu przyjść, którzy mieli swoje ambicje, którzy nie traktowali Wigier jako opcji B czy nawet C, ale zawodnicy, którzy wiedzieli, w jakim celu tu przychodzą, od początku wyrażali taką chęć i też jakby ten ich sposób prowadzenia swojej kariery bardzo nam odpowiadał, bo chcieliśmy, żeby po prostu tu przychodzili zawodnicy głodni sukcesu i głodni robienia postępu, a nie tylko zawodnicy, którzy po prostu traktują Wigry na zasadzie, że dobrze, będziemy tutaj 3 miesiące, jakoś to będzie, a później od razu mamy myśli, żeby swoją karierę budować w inny sposób. No to, co powiedział trener, na pewno dużo czasu poświęcaliśmy na analizę tych zawodników i nie jedynie pod kątem sportowym, bo to jest jeden tylko z aspektów, natomiast również pod kątem mentalnym. Dużo z nimi rozmawialiśmy przed przyjściem tutaj i uważam, że każdy z nich jest mentalnie gotowy na to, żeby wygrał Suwałki w tej rundzie wiosennej, pomóc w osiągnięciu naszego celu i spełnienia naszych marzeń. I co musi być sukces, żeby zostali, tak? No bo większość jest podpisała umowy do końca czerwca. Jeżeli odpłukać się nie uda, to... Do widzenia. Uda się? Mamy nadzieję, że się uda, natomiast wiadomo, że Wigry od wielu lat funkcjonują w taki sposób, że większość piłkarzy jest wypożyczona. Jeżeli chodzi o moją pracę i samo okienko zimowe, to ta specyfika okienka zimowego jest też taka, że jest bardzo mało wolnych piłkarzy na rynku.
Dwóch takich udało nam się pozyskać, czyli Rudy Nilssona i Bojana Gwozdenowicza, którzy przyszli do nas definitywnie i mają w swoich kontraktach opcję przedłużenia tej umowy na kolejny sezon. Natomiast no, przy reszcie zawodników trzeba było decydować się na te wypożyczenia, natomiast wcale nie jest powiedziane, że ci piłkarze nie zostaną z nami dłużej. Wiadomo, że dużo zależy od tego, w którym miejscu będą w gry i jak to wszystko będzie wyglądało pod kątem przyszłego sezonu, ale będziemy działali nad tym, żeby ci najlepsi zawodnicy zostali z nami jak najdłużej. Czyli panie trenerze, tak pewnie kończąc już, do tej Ostrudy to te 3 punkty to jak po swoje? Tak bym tego nie określił, bo bardzo szanuję rywala i my jedziemy z takim zamiarem, żeby te trzy punkty przywieźć. Będziemy robić wszystko, żeby to się stało, ale po swoje to niestety zawsze gra 11 na 11 i w piłce jest wszystko możliwe, ale my naprawdę zrobimy wszystko, żeby te 3 punkty przywieźć do Suwałk.